Powiedz mi, co dzisiaj będziemy robić, bo widzę dzisiaj zupełnie inną wariację na temat mięsa niż to, co robiliśmy ostatnio. Dziś przygotujemy stek z antrykotu z grilla. Pomoże nam w tym aplikacja Stek Timer Sokołów, wersja grillowa, czyli innowacja. A dopełni nam to wszystko jeszcze przepyszna, świeża sałatka ze świeżego szpinaku, bobu. Do tego dodamy pestki prażonej dyni. Wiesz, że pestki dyni zawierają dużo cynku i powinni je jeść panowie. Boże, jak ja dużo przy tobie się nauczę. Fajnie, że się przeprosiliśmy trochę z tą wołowiną, która taka była trochę niedoceniana w naszej kuchni, ale myślę też, że wiele osób ma problem, jak ją przygotować. Wołowina to jest w ogóle jedno z bardziej takich zdrowych mięs. Ma dużo, dużo żelaza, ma L-karnitynę, więc potem będziemy mieli energię, żeby spalać tą przygotowaną potrawę, bo ona pomaga sportowcom na przykład podczas biegania. Bardzo dobre białeczko, ja trochę widzisz, oczy podkrążone, anemia, więc dla mnie to będzie po prostu idealny posiłek na to, żeby wrócić do zdrowia wręcz. Tak jest, dokładnie. Odkładamy ją na deskę, niech ona sobie tutaj delikatnie nam odetchnie, a my zabierzemy się szybciutko do zrobienia sosu, czyli dressingu, który będzie wykorzystany do naszej sałatki ze świeżego piszwinaku i bobu. Mamy odrobinę miodu. Ja uwielbiam masować cytrynę przed ukrojeniem. Ułatwia nam to bardzo mocno. O. Lubisz masować i wyciskać. Tak, trzeba. Kompetencje masz absolutnie. Trzeba. Ty mieszaj. Dobra, do tego się ja dodaję składniki. Tylko w prawo, czy można w prawo i w lewo? Można w prawo i w lewo. Jak najbardziej. I tu teraz mamy super, to jest olej z pestek dyni. Ma bardzo ciekawą barwę i super smak. A co do wartości odżywczych, no to słucham. Znaczy, jeżeli chodzi o olej z pestek dyni, mieszam. To nie dość, że tylko ma. Tak jest, no myślisz, że ja jestem taka oczywiście wielofunkcyjna, oczywiście, więc jednocześnie będę mówić, jak zdrowy jest olej z pestek dyni, bo ma orzechowy, fajny smak, ale przede wszystkim to jest źródło kwasów omega-3, więc bardzo dobre na serce, na tętnicę, oczyszcza nasze żyły z cholesterolu. Także widzę, że dałeś dosyć sporo, ale tak jak mówię, tylko wyjdzie nam to na zdrowie. Dobrze. Fajnie. Jak zwykle, odrobina soli. Twoja czarodziejska sól z morskiej piany. Wołowina leży już nam tutaj kilka minut, odetchnęła, nabrała pięknej barwy. Jestem zwolennikiem, żeby delikatnie posolić wołowinę przed smażeniem. Stereotypem jest to, że jeżeli posolimy, wołowina nam stwardnieje. I zgadzam się, ale gdybyśmy zrobili to 10 godzin wcześniej, wtedy ta sól wnika nam do wewnątrz struktury mięśnia i zamienia miejsce z wodą. Że przed samym grillowaniem, tu w opcji grillowej, tłuszcz jest nośnikiem smaku, czyli wybierając nawet steka, to tak jak wspomniałem wcześniej, warto pamiętać, żeby był przetłuszczony. Im więcej mamy tych przerostów tłuszczowych, tym to stek będzie bardziej marmurkowa struktura. Dokładnie tak. Im więcej tego tłuszczu wewnątrz, tym będzie bardziej jędrny, soczysty i kruchy stek. Nie bójcie się różowej wołowiny, czyli usmażonej na różowo, to jest bardzo ważne. Wtedy jest zupełnie, ma inną strukturę, czyli jest bardzo soczysta, krucha. Pokażemy Wam, jak wykorzystać naszą aplikację, która ułatwi Wam, żeby znaleźć te wysmażenia, bo nie każdy sobie radzi z tym, w którym momencie trzeba zdjąć tego steka. Dokładnie tak. Dobrze, to co? Idziemy. Grill mamy bardzo mocno rozgrzany, odpalamy aplikację. Ile musimy czasu czekać na te pyszności. Wszystko wskazuje na to, że przy takiej grubości około 2 cm chcemy mieć średnio wypieczony 11 minut. Dokładnie. Wygląda super, czas start. Pięknie nam tutaj już się koloryzuje. Za chwilę aplikacja nam powie, żeby przełożyć steka na drugą stronę. Ja tutaj klasycznie zrobię taką piękną kratkę, także delikatnie go poruszam. Ten jest nieco cieńszy, także będzie trwało to około 9 minut na moje oko. Fachowe. A to trzeba go będzie, wiesz, bardziej na prawo przesunąć. Przy tobie biegnie nieubłaganie szybko. Ile tam jeszcze zostało? Musisz przerzucić na drugą stronę. Super. Oczywiście aplikacja informuje nas, kiedy mamy przełożyć tego steka. Zobacz, jak to pięknie wygląda. Złoto-brązowa barwa. Mięso nam się pięknie zmarkowało, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, czyli białko się ścięło. Odkładam go w nieco mniej rozgrzane miejsce i tylko powolutku teraz go dogrzewamy. I idziemy teraz zrobić super zdrowy dodatek, czyli zieloną mi sałatkę. Tak jest. No to chodźmy. Także tu potrwa jeszcze około 4-5 minut, a my w tym czasie połączymy wszystkie składniki razem. Teraz przyszedł czas na wymieszanie naszej sałatki. Szpinak już mamy, więc ja wezmę może ten bób. Tak jest. Obgotowany bób w osolonej wodzie. Rozsyp, proszę. Taki artystyczny nieładny. Szerokim gest.
na bogato. Oczywiście. A ja tutaj posypię pestkami dyni. Jeśli nawet nie będziemy mieli żadnego, wiesz, pieczywa do tego grilla, do tego mięska, to pamiętajmy, że bóg jest bardzo dobrym źródłem skrobi. Mamy tu przygotowany nasz dressing. Delikatnie polewamy po całości. Zobaczcie, jak to wygląda. Ten sosik też będzie taka kropka na dni po prostu. No, kropką na dni to będzie ser. Może być to pecorino, ewentualnie parmezan, ewentualnie jakiś nasz polski rodzimy ser, który pięknie zwieńczy nam cały smak.